Wiadomości, Dorota Wysocka, witam Państwa. Pontyfikat Benedykta XVI został oficjalnie rozpoczęty. W uroczystościach inauguracyjnych na placu Świętego Piotra wzięło udział około 500 000 osób, w tym około 200 delegacji państwowych z całego świata. Na czele polskiej delegacji stoi prezydent Aleksander Kwaśniewski. Uroczystość rozpoczęła procesja papieża i kardynałów do grobu Świętego Piotra. Benedykt XVI, ubrany w ornat Jana Pawła II, wyszedł z bazyliki w towarzystwie patriarchów kościołów wschodnich. To symboliczne. Papież reprezentuje bowiem tradycyjnie chrześcijaństwo zachodnie, podczas gdy patriarchowie wschodnie. Podczas mszy świętej odprawionej na placu Świętego Piotra Benedykt XVI otrzymał insygnia władzy papieskiej. Paliusz, czyli biały wełniany pas z wyhaftowanymi 6 krzyżami oraz pierścień rybaka, symbol zaślubin z kościołem. Tradycyjny hołd, omagium, składany papieżowi przez wszystkich kardynałów, został zastąpiony obrzędem wyrażenia posłuszeństwa przez 12 osób. W homilii wygłoszonej po włosku papież odwołał się do swojego wielkiego poprzednika, Jana Pawła II, i do jego wielkiej wiary. Jakże czuliśmy się opuszczeni po śmierci Jana Pawła II, papieża, który przez ostatnie 26 lat był naszym pasterzem i przewodnikiem, mówił Benedykt XVI. Podkreślał, że choć objęcie stolicy Piotrowej przekracza ludzkie siły, to jednak nie jest sam. Nie musi samotnie nieść tego, czego w rzeczywistości samotnie unieść by nie mógł. Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam, ani za życia, ani w chwili śmierci. Kościół żyje, Kościół jest młody, mówił papież. Benedykt XVI pozdrowił wszystkich duchownych i świeckich, a także Żydów, ludzi i innych wyznań, i niewierzących. Powiedział, że jego programem jest wsłuchiwać się w wolę Boga i pozwolić Mu, by Nim kierował. Tak było przed chwilą na placu Świętego Piotra. Uroczystościom watykańskim przyglądał się Piotr Kraśko. Piotrze, to była wprawdzie inauguracja pontyfikatu Benedykta XVI, ale cały czas czuło się tam ducha Jana Pawła II. I to za sprawą nowego papieża, który wielokrotnie wspominał swojego poprzednika. Tak jest rzeczywiście. Być może żaden inny kardynał, który byłby wybrany na konklawę we wtorek, nie odwoływałby się tak często do swojego poprzednika, jak robi to właśnie Benedykt XVI. I robi to przecież od początku. W tej mszy powiedział też o tym, że ostatnie dni życia Jana Pawła II to tak naprawdę najważniejsze przesłanie Kościoła. Kościół żyje. To przecież Benedykt XVI mówił o tym, że gdy towarzyszyliśmy Ojcu Świętemu w cierpieniu Wielki Piątek, mieliśmy poczucie, że tym razem to była także jego droga krzyżowa, jego własne cierpienie w apartamencie papieskim w Pałacu Apostolskim. Potem mówił o tym, że kiedy odchodził od nas, tak naprawdę nie był sam, bo nikt, kto wierzy w Boga, nie jest sam. To kardynał Ratzinger, jeszcze jako dziekan kolegium kardynalskiego, mówił tu na placu Świętego Piotra: Jan Paweł II jest teraz w domu Ojca, patrzy na nas i błogosławi nas. I on wiele razy podkreślał, że cały czas ma poczucie, że Jan Paweł II jest gdzieś obok niego, wręcz trzyma go na rękę. No i kto wreszcie mógł przypuszczać 27 lat temu, w czasie mszy inauguracyjnej Jana Pawła II, że po tylu latach, w 2005 roku, w czasie mszy inauguracyjnej jego następcy, najważniejsze, najsilniejsze słowa, jakie tu zabrzmią, to będą jego słowa. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Piotrze, a jak na słowa Benedykta XVI reagowały te tłumy, które zgromadziły się na placu przed bazyliką? Entuzjazmem, bo może w tych pierwszych komentarzach po wyborze Benedykta XVI mówiliśmy, jeśli mogę tak powiedzieć, o mrocznej stronie kardynała Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Mówiliśmy o tym, że był dość surowym strażnikiem doktryny Kościoła, ale przecież musiał być takim człowiekiem. Tymczasem może nie dość uważnie słuchaliśmy tego, co mówił na przykład w czasie homilii, w czasie ostatnim mszy przed konklawę. On zakończył ją słowami: oby Pan Bóg dał nam pasterza, który poprowadzi nas do poznania Chrystusa, Jego miłości i radości. I Benedykt XVI wyraźnie chce być radosnym pasterzem. Kiedy Jan Paweł II odwiedził opactwo benedyktyńskie na Monte Cassino, przypomniał regułę świętego Benedykta: ora et labora, módl się i pracuj. Ale wtedy Jan Paweł II dodał: módl się, pracuj i uśmiechaj się. I wydaje się, że o tej maksymie już bardziej Jana Pawła II pamięta też Benedykt XVI i chce być uśmiechniętym papieżem. Takiego papieża, jakiego poznali dzisiaj na placu świętego Piotra, wierni z pewnością będą mogli kochać.
To był Rzym i Piotr Kraśko, dziękuję bardzo. A w tej chwili papież Benedykt XVI spotyka się, przyjmuje w Bazylice Świętego Piotra szefów delegacji zagranicznych, które przyjechały do Watykanu na inaugurację jego pontyfikatu. Dosłownie przed chwilą, Państwo widzą w tej chwili te zdjęcia, papież Benedykt XVI rozmawiał z prezydentem Polski, Aleksandrem Kwaśniewskim. Ta rozmowa trwała zdecydowanie dłużej niż z szefami innych krajów. Nie wiemy, o czym rozmawiali, ale możemy przypuszczać, domyślać się, że prezydent Aleksander Kwaśniewski osobiście przekazał wysłane już wcześniej zaproszenie do Polski dla papieża Benedykta XVI. Komisja śledcza pozytywnie o Marku Dochnalu, część polityków negatywnie o komisji śledczej. Tak w skrócie można określić echa po wczorajszym przesłuchaniu Marka Dochnala. Przesłuchaniu, po którym komisja zdecydowała, że skieruje do prokuratury opinię, w której będzie rekomendowała złagodzenie kary. Zdaniem sejmowych śledczych zeznania Dochnala, które od września przebywa w areszcie, pomogły komisji w prowadzonym przez nią śledztwie. Komisja śledcza zamierza wydać pozytywną opinię o Marku Dochnalu. Przewodniczący wcześniejszej komisji śledczej badającej aferę Lwary Wina wydaje negatywną opinię o posłach. Uznaję zachowanie komisji za niestosowne, ponieważ komisja składa się z polityków, którzy nie ukrywają, że za parę miesięcy chcą rządzić Polską. To stwarza wrażenie niedopuszczalnego nacisku na prokuraturę. Tomaszowi Nałęczowi wtórują ministrowie z kancelarii prezydenta, którą poważnie obciąża swoimi zeznaniami Marek Dochnal. Komisja zdecydowanie wyszła poza swoje uprawnienia. Jest to najwyraźniej zyskiwanie sobie przychylności świadka. Świadka, który od września przebywa w areszcie i dwa razy był przesłuchiwany przez komisję w warszawskim sądzie okręgowym. Moim zdaniem podejmują zbyt duże ryzyko, bo nie mogą być pewni tego, czy Dochnal mówi prawdę. Ale Dochnal mówi i chce współpracować z komisją. To jest obowiązek taką opinię przedstawić, jeżeli pan Dochnal współpracował z komisją. Posłowie komisji zwracają uwagę na jedną rzecz. Sąd może, ale nie musi brać pod uwagę opinii sejmowych śledczych. I na koniec prognoza pogody. Dzisiaj też słonecznie i rześko. Nad nami nadal wyż i suche arktyczne powietrze. Jednak powoli zbliża się niż z deszczem i trochę wyższymi temperaturami. Po południu dużo słońca, choć zachmurzy się na wschodzie kraju. Najchłodniej na Podlasiu 7 stopni, na Mazowszu do 12, a najcieplej na Śląsku 15 stopni. Jutro nieco cieplej, od Śląska po Małopolskę deszcz. I to wszystko teraz. Główne wydanie wiadomości, jak zwykle o 19:30. Zapraszam, do zobaczenia.